Yo, hitfirstboxing.com. Hitfirstboxing.com in the house. Tomasz Adamek, jesteśmy w Bethlehem, Pennsylvania. Może powiedz, to było w grudniu, tu, gdzie biłeś się z Cunninghamem. Była ostra walka. Od grudniu do dzisiejszej daty już minęło ile miesięcy? No trochę minęło, ale odpoczynek był potrzebny. Bardzo potrzebny. Więc powróciłem z wielką chęcią na salę i jestem od kilku tygodni na sali. I mam nadzieję, że będę w świetnej formie 3 sierpnia. Może powiedzieć, Tomek, jesteś jedyny w ciężkiej wadze, bardzo aktywny. Przez te 5 lat, które znamy się, no, walczysz prawie 4 razy rocznie. I ta, tak jak powiedziałeś, wakacyjna przerwa, leciutka, no można powiedzieć, nie była wakacyjna, bo chyba trenowałeś w tym czasie, okresie. Na pewno coś człowiek musi robić, by utrzymać jakąś dyspozycję. Natomiast lata lecą i nie da się ich oszukać, więc trzeba było zwolnić tempo i oby zdrowia starczyło na jeszcze kilka dobrych walk. I teraz masz przeciwnika Tony Grano. Znasz trochę też o Tony Grano? No znam tylko z nazwiska, no i wiemy, z kim walczył. Natomiast więcej się okaże 3 sierpnia, gdy stanę w nim twarzą w twarz w ringu. Bił się z takim bokserem pod tytułem Brian Minto. I w trzeciej rundzie znokotował Brian Minto, tak? Podobno tak, z tego co pisze na Boxreku. A bo ostatnio widziałem taki wywiadzik i tam taki bokser Artur Szpilka powiedział, gdzie on ma już lepszych przeciwników od Tomka i od Andrzej Gołoty. No ja powiem oficjalnie w moich oczach, gdzie no to jest dura. To jest dura, gdzie wiesz, szanuję chłopaka, ale chcesz takiego powiedzieć, no, walczyły z takimi bokserami i Andrzej Gołota tak samo walczył najlepszymi, no. Chcesz takiego powiedzieć, gdzie, no co ty na ten temat? Każdy ma prawo mówić to co chce i co uważa. Widzisz, że ja nigdy nie byłem bardzo rozmowny, wygadany. Praca to ring i tam pokazujesz to, co najbardziej potrafisz robić, czyli zwyciężać, pokazywać sztukę walki, swoją waleczność i ring weryfikuje wszystko. Jeżeli wygrywasz walka po walce, dostajesz walkę o mistrzostwo świata. Ja wywalczyłem dwukrotnie mistrzostwo świata i jeszcze marzy mi się jeszcze raz dostać szansę o mistrzowski pas wady ciężkiej. Zobaczymy, jeżeli wygram 2 walki w tym roku, to w przyszłym roku taką walkę zasłużę. Wygram, będę mistrzem świata wagi ciężkiej. Nie, no trzeba będzie pomału schodzić z ringu, bo w grudniu mam 37 lat i myślę, że swoje w ringu zrobiłem i zapisałem się w historii. Zgadzam się, gdzie light heavyweight champion, cruiserweight champion i zrobiłeś znak w heavyweight division. Człowiek, który od 185 funt do 190, do 220, no to już jest historia. Zrobiłeś to, bił się z bykami. Zrobiłeś swój show, zrobiłeś i jeszcze masz, ja wiem, że masz jeszcze przyszłość, Tony Grano, naprawdę będzie bardzo dobra walka, Mohegan Sun, tak? Kenrique Mohegan Sun, dokładnie. Tak, Mohegan Sun. Teraz tak, po Tony Grano, kogo masz na wizualnie, na radarze, kogo by ty chciał? Czy nie można dzisiaj myśleć już o walce październik, listopad, no. Bo tak planujemy, jak jest walka 3 sierpnia, tą walkę trzeba wyjść i wygrać. A wtedy ogłosimy co dalej, no walka z czołówką, bo tylko takie walki dadzą mi gwarancję walki o mistrzostwo świata, więc ja innego planu nie widzę. Następną sobotę Jonathan Banks, Seth Mitchell. Jak widzisz tą walkę? Ja myślę, że Banks wygra bez problemu, ale to jest boks, więc poczekajmy, zobaczymy. Like they say, anything can happen. W ringu jest wszystko możliwe. Dokładnie, Tomek. Jeszcze parę zdanie słowa na twoich kibiców, na całym świecie można powiedzieć, bo jesteś światowy człowiekiem, gdzie już jesteś znany, no. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców w Polsce, w USA, gdziekolwiek są i mnie słyszą. Do zobaczenia 3 sierpnia na ringu w Connecticut. Tomasz Adamek. Dziękujemy serdecznie.